elementy sztuki walki, konkurencje siłowe, czyli przeciąganie liny, hokej i kilka tysięcy sportowców w jednym miejscu. Uczestnicy nieprzypadkowi. Wszystkich łączy niski wzrost, kilka dobrych lat na koncie i zawód. Przedszkolak. Dlaczego fajnie być przedszkolakiem? Bo można się bawić. Dlatego rodzice mogą tylko hej lubić. Można poznawać nowe zwierzęta. I jeszcze robić różne prace. Bo jak to mówią, starość nie radość, ale młodość nie wieczność. Niektórzy przedszkolacy już teraz nie mogą doczekać się dorosłości. Inni wręcz przeciwnie, wolą ciągle być dziećmi. Bo jest fajnie. Marta? Dlaczego jest fajnie? Bo Marta, bo mama coś będzie nam kupować. Wchodzimy na scenę. A ty dlaczego chcesz być dzieckiem? No bo lubię grać na tablecie. Dorosłym. No dlaczego? Bo lubię rozkazywać dzieciom. Dorosli mogą jechać samochodem. Robić zakupy, gotować, wychodzić samemu z domu, wracać późno, a nawet pracować. Ile głów, tyle pomysłów. Grunt to jednak mieć dobry plan na życie. Tymek na przykład wie dokładnie, co zrobi, gdy skończy 18 lat. No, bo ja chcę być policjantem, ale nie jestem. Bo przed nim jeszcze wiele lat dzieciństwa, pełnych zabawy i atrakcji. W tym roku święto przedszkolaka młodzi wrocławianie spędzili na sportowo, a halę stulecia przepełnił gwar tysięcy dzieci. Wszystkie stanowiska są stanowiskami sportowymi, podczas których proponujemy dzieciom, żeby poznały te dyscypliny The World Games 2017, które już za półtora miesiąca będzie można oglądać zawody w tych dyscyplinach we Wrocławiu. Ten widok za każdym razem wzrusza, jest fantastyczny i tym razem rzeczywiście znowu wrocławskie przedszkola dały radę. Dzień przedszkolaka obchodzony we Wrocławiu przyciąga co roku tysiące maluchów, za każdym razem innymi atrakcjami, ale zawsze po to, by najmłodsi wrocławianie mogli po prostu cieszyć się jak dzieci. Marta Laburda, Echo 24.